słyszał brzydki. Potrzebujemy czasu, żeby się rozkręcić już. Jesteśmy trochę starsi, ale jeżeli będzie frekwencja dopisywała i teraz bardzo duże dzieło na ambicji, to będzie dobrze. Rywal też dzisiaj chyba nie przed w swoim optymalnym składzie, co wykorzystaliśmy. Jak patrzyłem w tabelę przed tym meczem, to widziałem, że są bez porażki. No i dzisiaj przed ostatnią drużyną dostępnych.